Witajcie! Począwszy od tego odcinka, chcę Wam przybliżyć pierwszy na świecie wzmacniacz Hi-Fi w konfiguracji przeciwsobnej. Został on opracowany przez DTN Williamsona w 1947 roku i przedstawiony w Wireless World. Jest to wzmacniacz mocy o charakterystycznej końcówce mocy. Oczywiście taki układ nie jest pozbawiony wad, ale nadaje się na konstrukcję amatorską. Ze względu na dość wysoką cenę i niewielką moc wyjściową rozwiązanie Williamsona było bardzo rzadko stosowane we wzmacniaczach komercyjnych. Mam potem jeszcze poprawioną wersję. Ale są znane przykłady aplikacji i jak podaje portal Octoda, jest to wzmacniacz Electrohome PA100. Jest to przykład zastosowania klasycznego wzmacniacza Williamsona z triodowym stopniem wejściowym. Tutaj jest tylko inna lampa względem oryginału, a potem KT-66. Inny przykład to wzmacniacz Grommes 215BA. Jest zbudowany na podstawie układu Williamsona. No to ten charakterystyczny stopień wyjściowy i Sposób włączenia lamp mocy, ale w tym przypadku dołożono wtórniki katodowe. Wzmacniaczem w aplikacji był bardzo prosty, był nawet zmodyfikowany przez samego Williamsona. Tutaj dołożony ten obwód, tu wyrzucony jakiś oporniczek. I nawet była modyfikacja z ultralinear stopniem końcowym, ale zrobiona przez kogoś innego. Przykładem takiego wzmacniacza ultraliniowego w układzie Williamsona jest ten wzmacniacz. Jest to Dynaco. Tutaj zastosowano dwie lampy 6SN7. To są te dwie tu na przodzie. I parę lamp EL34 tutaj w stopniu mocy. No i prostownik 5V4G. My zajmiemy się za to Artykułami, które są opublikowane w tym magazynie Wireless World, i jak widzicie, jest ich kilka. I tak na początek przetłumaczyłem wszystkie. I przynajmniej raz w miesiącu pojawi się jakiś tam odcinek sygnowany z Masniaczem Williamsona. Mówimy sobie artykuł o podstawowych wymaganiach. Wstęp, podstawowe wymagania, alternatywna specyfikacja z kwietnia 1947 roku. Potem szczegóły wybranego układu, jego prezentacja z roku 47 Artykuł jest z maja. Dalej, nowa wersja układu z modyfikacjami tutaj będą samego konstruktora. I tutaj przerwę rozmowę o wzmacniaczu Williamsona. I zajmę się patentem, który omawia sprawę wzmacniacza ultraliniowego. Tutaj widzicie, ten cały patent przetłumaczyłem. I drugim patentem na wzmacniacz ultraliniowy, ten jest w trakcie tłumaczenia. Jak widzicie, sporo schematów, sporo porad i informacji dotyczących wzmacniaczy ultraliniowych. Mało tego. Zajmiemy się przerobką Pana Dawida Haflera i Herberta Keroesa dotyczącą wzmacniacza Williamsona. Oni to przerobili. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mam schematik. Oni to przerobili na ultraliniowy stopień końcowy. Pozostałe elementy są te same. No, i omówimy sobie wspomniany przy jednej z lamp EL34 albo l 84 artykuł Amplifiers and Superlatives, który właśnie omawia nie tylko wzmacniacze ultraliniowe, ale także konstrukcję kład. Także materiału jest sporo. Możecie mi zadać pytanie, czy nie marnotrawia czasu i czy przypadkiem takiego czegoś nie było w polskiej literaturze? A no było, w Radia Amatorze 9 z 1955 roku. Tyle, że tam są wtrącenia autora. Mówiłem wam o dziwnych wtrąceniach w polskiej literaturze, tak jak mam tutaj ten przedruk, e, linaryzacja stopnia końcowego z 1955 roku. To tutaj czytamy, że oczywiście Williamson proponował określenie zawartości harmonicznych 1,1% na urządzeniach elektroakustycznych i że faktycznie jest to możliwe, bo w 57 roku napisano, że przy obecnej technice wzmacniakowej osiągnięcie tak małych zniekształceń liniowych jest w zasadzie możliwe dzięki zastosowaniu ujemnych sprzężeń zwrotnych. Tylko wiemy, że zbyt głębokie sprzężenie zwrotne, ma problem z zniekształceniami przejściowymi typu TIM. Nowoczesne, dobra, to mniejsze. to tutaj. Budowa wzmacniaczy głośnikowych współczynników zawartości harmonicznych 1,10 jest rzeczą zupełnie realną. Można mieć jedynie wątpliwości co do celu budowy tak dobrych wzmacniaczy, skoro jakość dotychczasow produkowanych głośników nie pozwala na ich pełne wykorzystywanie. I takich wtrąceń w tym artykule jest mnóstwo. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Nie wiedzą autora, czy może po prostu komuną, która wtedy dominowana, bo było wiadomo przecież, że wysokiej jakości urządzenia u nas nie były produkowane, bo ludność miała być zadowolona przeciętnością, każdy był przecież równy. Dlatego ten artykuł nie posłuży, nie posłuży mi jako baza pod mój film, ale oryginalny tekst Williamsona. Ja chciałem przytoczyć to. Dosłownie, zrobić po prostu tłumaczenie Williamsona z tego względu, że to, co Williamson przekazał, może przydać się podczas konstruowania własnego wzmacniacza w podobnym typie. Nie zawsze te tutaj obliczenia były poprawne. Mamy dużo błędów we wzmacniaczach z tamtego okresu, i zaraz Wam o nich opowiem. Zanim do tego nie przejdę, to wspomnę, że jeszcze zajmiemy się tymi artykułami, a to tylko dlatego, żeby zaspokoić ciekawość osób, które chciałyby zobaczyć, jak dawnymi czasy lampy obsługiwały masniacze i nawet radio. To zrobię po prostu tylko jako ciekawostkę. Tutaj są także odpowiednie e, informacje od autora, odpowiedzi na pytania i modyfikacja jego przezmaszcza. Do wkładek long play, czyli na prędkość 33,1 trzecia. No dobrze, zastanówmy się, dlaczego zająłem się tym urządzeniem. Mówiłem, że nie będę kopiował cudzych rozwiązań. Tak naprawdę to ja nie będę go wykonywał. Chcę przybliżyć. Wam zmastałem, dokonując tłumaczenia oryginalnego artykułu, bowiem jest wiele błędów naśladowczych w polskiej literaturze. Zapoznanie się z tym tekstem powinno Wam, widzom, przybliżyć ideę Williamsona i pomóc w realizacji własnego projektu lub modernizacji jego wzmacniacza do własnych potrzeb. Bo żeby zrobić jakąkolwiek modernizację trzeba wiedzieć jak coś działa. Ale po kolei, jak donosi Oktoda to zalety układu Williamsona to stosunkowo małe zniekształcenia nieliniowe i intermodulacyjne stopnia wyjściowego. Chodzi o tą parkę tutaj lam na wyjściu. Mała oporność wewnętrzna, duża odporność na zmiany impedancji obciążenia. Stosunkowo łatwy do wykonania transformator, przynajmniej w porównaniu z innymi transformatorami z tamtego okresu, z transformatorami podobnej jakości. Ale wzmacniacz Williamsona ma wady. Jest to niska sprawność energetyczna i moc wyjściowa. Ten wzmacniacz ma 15 W. Potrzebne jest duże napięcie sterujące na stopień końcowy, w tym układzie tutaj komplikuje to stopnie sterujące i w dużej mierze likwiduje zalety stopnia wyjściowego niestety. A to wynika głównie z, triodow z triodowego stopnia końcowego, a zamieniając triodę na tetrodę strumieniową albo pentodę będzie można nieco poprawić tę konstrukcję. Wiemy, że pentody są bardziej czułe na sygnał. W polskiej literaturze pojawiły się konstrukcje ultralinear, ale okazało się, że najczęściej mają one błędy. Dwie z tych propozycji zamieścił Masewicz w swojej książce. Ja ją pokazywałem przy innej okazji. To jest uniwersalny wzmacniacz Hi-Fi z radio Amatora z 1960 roku. Wzmacniacz mocy zbudowany jest na lampie CC83 i parce EL84. Podział transmatora tutaj mamy na sekcję i jest on troszeczkę źle zrobiony, bo nam się kończy na przykład sekcja w połowie karkasu. No jest to często powtarzany błąd z roku 1957, e, chyba z Radio Amatora właśnie. Zdaniem autora e, portalu Oktoda napięcie zasilania przekracza dopuszczalne napięcia nodowe i siatki dla lampy ekranowanej, tej EL84 i faktycznie mamy tutaj 325V podczas gdy napięcie maksymalne, limit, to jest 300V dla tej lampy. Może to wynika z niedokładnego zrozumienia patentu Haflera i Kero... Kero Kareos. jak to nazwisko czytać? Ale wiadomo co, gdzie panowie napisali, że parametry zasilania mogą być w określonych warunkach przekroczone. Tutaj mamy następny wzmacniacz z radio radioamatora i krótkofalowca z roku 1969. Stopień mocy wykonano na dwóch lampach ECL-82. Niestety jest układ bardzo przekombinowany. Zobaczcie, tutaj mamy balansowanie za pomocą potencjometru stopni sterujących. No musielibyśmy mieć oscyloskop, żeby to wszystko ustawić. W tamtych latach było to trudne do zdobycia. Widzicie, ten cały stopień jest też mocno przekombinowany. Mamy tutaj też błąd, bo napisano w artykule, że sprzężenie jest, że efekt małego oporu uzyskano przez zastosowanie sprzężenia zwrotnego, napięciowego i prądowego. To jest odwrotnie, bo to sprzężenie zwiększa nam opór wyjściowy. Także no, trochę błędów jest w, tych, w tej naszej literaturze. Jestem przekonany, że błędy polskich konstruktorów układów ultraliniowych przyczyniły się do mitów w naszym kraju, o niesamowicie trudnym do realizacji temacie. Wystarczyło przecież poprawnie obliczyć transformator, ten też jest troszeczkę źle zrobiony. Umieścić zwoje na karkasie tak, żeby uzwojenie zaczynało się i kończyło w jednej linii. Pewnie dlatego też w Polsce dominują poglądy, że najlepsze są wzmacniacze asymetryczne. A ciekawe jest to, że Rosjanom aplikacja ultraliniowa nie sprawiała trudności. Nawet kopie wzmacniacza Williamsona się o nich pojawiały. Tutaj na przykład mamy schemat wzmacniacza, gdzie mamy zrównoważony inwerter. Mamy sprzężenie katodowe na wspólnym oporniku. Lampy to jest 6N1P i 6P14P. W oznacza wolty. Także jeżeli ktoś chce, może zrobić sobie zrzut ekranu. Proszę bardzo. Albo zrobić zrzut ekranu z tego wzmacniacza. Jest to wzmacniacz prostszy, taki na początek. I mamy podzielone obciążenie 6P14P w stopniu wyjściowym. 6N2P w stopniu wejściowym, tu mamy wejście z preampu. tu mamy żarzenie. Także... Było co oglądać w rosyjskiej literaturze. Ja Wam zaraz coś pokażę. Mój mentor, czyli Sykin, wzmacniacze przeciwsobne z dziwnymi transformatorami i dziwnymi układami wyjściowymi no nie opisał za bardzo szczegółowo. Zobaczcie, to jest rozdział ultralinear. Być może powoływał się na literaturę. Generalnie za dużo informacji nie przedstawił. Ograniczył się tylko do tego, że 0,43 uzwojenia ma być odczep. Mamy tutaj jeszcze no, chyba 100 tranzystorowych. No, generalnie za dużo informacji nie podał, prawda? A mimo to. Udawało się im realizować te układy lepiej od naszych. Po wzmacniaczu Williamsona zajmiemy się konstrukcją innego patentu zwaną Lotron Wygląda to tak. Albo tak. I Jest to wzmacniacz PPP, czyli Paralel Push Pull. To jest taki wzmacniacz mostkowy. W międzyczasie, może uda mi się złożyć obiecane Wam przykłady wzmacniaczy małej mocy na każdą kieszeń, czyli to będzie SNAL84 i Push Pull na PCL86. Dobra, pewnie już z 15 minut gadam, więc, żeby nie przedłużać słowa wstępu. Przystąpię do właściwej treści, bo film pewnie znowu wyjdzie ponad godzinę. Także zacznijmy o wzmacniaczu Williamsona. Słowo wstępu. Przedstawiony w 1947 roku w wireless world jako tylko jedna z serii konstrukcji wzmacniaczy, Williamson od kilku lat jest powszechnie uznawany za standard konstrukcji. I wykonania wszędzie tam, gdzie omawiane są wzmacniacze i odtwarzanie dźwięku. Jego opisy zostały opublikowane we wszystkich głównych krajach świata, więc istnieją uzasadnione podstawy, żeby przypuszczać, że jego powszechna reputacja opiera się wyłącznie na jego jakości. Ta broszura zawiera wszystkie artykuły napisane przez DTN Williamsona na temat wzmacniacza. Obie wersje z 1947 i 1949 roku zostały przedrukowane, ponieważ alternatywne przekładnie transformatorów obejmują szeroki zakres wymagań. Modyfikacje i dodatki obejmują także obwody przedzmacniacza odbiornika radiowego. Także opublikowano informacje o przystosowaniu wzmacniacza do przetworników. O prędkości odtwarzania płyt 33,1/3 obrotów na minutę. A także do przetworników wysokiej impedancji, podejrzewam, że chodzi tam o przetworniki krystaliczne tak u nas w kraju się to nazywało. Podkreślamy, że jest ważne przestrzeganie szczegółowych zaleceń konstruktora, aby w pełni móc wykorzystać możliwości wzmacniacza. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie opisano serię zmodyfikowanych wersji. Wielu użytkowników stosuje się do dokładnej specyfikacji projektanta, nawet dobierając oryginalne typy lamp. To nie sam obwód, ale właściwości lamp i takich elementów jak transformator wyjściowy w połączeniu z teorią i praktyką w racjonalną całość daje takie wyniki. Editor Wireless World Musicie pamiętać, że artykuł został napisany w 1947 roku, więc jeżeli będzie mowa o czasie teraźniejszym, to mamy na myśli w głowie rok 1947. To jest tłumaczenie oryginalnego artykułu. Niedawne udoskonalenia w dziedzinie komercyjnego odtwarzania dźwięku umożliwiły reprodukcję szerszego zakresu częstotliwości niż dotychczas. Użyteczny zakres częstotliwości wytłaczanych na szelaku został rozszerzony z ograniczonych 50 Hz do 8 kHz, które z pewnymi godnymi uwagi wyjątkami były standardem od 1930 roku do chwili obecnej, do zakresu około 20 Hz do 15 kHz. Temu wzrostowi zakresu częstotliwości towarzyszyło ogólne zmniejszenie zniekształceń i brak trzasków a także rejestracja szerszego zakresu dynamiki, co razem umożliwia standard reprodukcji nieosiągalny wcześniej z nagrań płytowych. Dalsze ulepszenia, w szczególności zastąpienie obecnej kompozycji szelaku niskoszumnym tworzywem sztucznym, chodzi o winyl, prawdopodobnie zapewnią jeszcze lepszą wydajność. Wznowienie usługi telewizyjnej z jej pierwszorzędną jakością dźwięku i ewentualne rozszerzenie transmisji o wysokiej jakości odbiornik UKF zwiększa ilość źródeł wysokiej jakości dźwięku. Pełne wykorzystanie tych nagrań i transmisji wymaga sprzętu odtwarzającego o standardzie wydajności wyższym niż ten, który był dostępny w przeszłości. Rozszerzenie zakresu częstotliwości obejmuje obecność sygnałów o niskiej częstotliwości i dużej amplitudzie, daje większe prawdopodobieństwo zniekształceń intermodulacyjnych w systemie odtwarzającym. Podczas gdy wzmocnione przetwarzanie wysokich tonów sprawia, że tego typu zniekształcenia są łatwiejsze do wykrycia i niepożądane. Odtwarzanie dźwięku za pomocą sprzętu elektronicznego polega na wzmocnieniu przebiegu elektrycznego, który powinien być dokładnym odpowiednikiem przebiegu fali i ciśnienia powietrza, z którego składa się sam dźwięk. Celem wzmacniacza jest wytworzenie dokładnej repliki przebiegu przy poziomie mocy odpowiedniej dla pracy głośnika. Ten z kolei przekształca przebieg elektryczny w odpowiadający mu przebieg ciśnienia akustycznego, który w idealnym systemie byłby repliką oryginału. Wydajność wzmacniacza przeznaczonego do odtwarzania danego kształtu fali jest zwykle określana jako zdolność do dokładnego odtwarzania składowych częstotliwości mitycznej analizy przebiegu Foyera. Chociaż ta metoda jest wygodna i rzeczywiście odpowiada sposobowi, w jaki ucho. Przetwarza przebiegi ciśnienia akustycznego na częstotliwości składowe, a tym samym przekazuje informacje do mózgu. Fakt, że funkcja systemu jest odtwarzania przebiegu, a nie pasma częstotliwości, nie należy lekceważyć. Dźwięki o charakterze przejściowym, o identycznej, że wartości częstotliwości, mogą mieć bardzo różny charakter, przy czym rozbieżność dotyczy zależności między częstotliwościami składowymi a ich fazą. Wymagania takiego wzmacniacza można wymienić lub określić jako. Po pierwsze, znikome zniekształcenia nieliniowe dla maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej. Termin zniekształcenia nieliniowe obejmuje wytwarzanie niepożądanych częstotliwości harmonicznych i intermodulację częstotliwości składowej fali dźwiękowej. To wymaganie sprawia, żeby charakterystyka dynamiki wejściowej w stosunku do wejściowej była liniowa. W zakresie zbliżony do maksymalnego poziomu wyjściowego we wszystkich częstotliwościach w słyszalnym zakresie. Po drugie, liniowa odpowiedź częstotliwościowa w słyszalnym spektrum częstotliwości od 10 Hz do 20 kHz. Chcielibyśmy także osiągnąć stałą moc wyjściową przy pomijalnych zniekształceniach nieliniowych przy dowolnej częstotliwości w całym tym słyszalnym pasmie akustycznym. Wymóg ten jest mniej rygorystyczny na końcu pasma o wysokiej częstotliwości, ale maksymalna moc wyjściowa w stosunku do odpowiedzi częstotliwościowej na każdym końcu pasma akustycznego, ale szczególnie na tych krańcach pasma, powinna być znacznie mniejsza niż przy średnich częstotliwościach. Należy więc umieścić filtry zmniejszające poziom tych częstotliwości, zanim dotrą one do wzmacniacza, ponieważ w przeciwnym razie wystąpi intermodulacja. Jest to szczególnie zauważalne podczas odtwarzania organów w nieprawidłowo zaprojektowanym sprzęcie, w którym nuty o wartości od 16 do 20 Hz powodują poważne zniekształcenia, nawet jeśli mogą być niesłyszane. Trzeci wymóg to pomijalne przesunięcia fazowe w słyszalnym zakresie, znaczy w paśmie słyszalnym. Chociaż związek fazowy między składowymi częstotliwościami złożonego dźwięku w stanie ustalonym nie wydaje się wpływać na słyszalną jakość dźwięku, to samo nie dotyczy dźwięków o charakterze przejściowym, których jakość może być głęboko zmieniona przez zaburzenie zależności między fazą a częstotliwościami składowymi. Oczekujemy także, to po czwarte, oczekujemy także dobrą odpowiedź przejściową. To mamy charakterystykę przejściową. Oprócz małych zniekształceń fazowych i częstotliwościowych, innymi czynnikami, które są istotne dla dokładnego odtwarzania przebiegu przejściowych, są eliminacja zmian efektywnego wzmocnienia na skutek obcięcia prądu i napięcia w dowolnych stopniach, najwyższa staranność w projektowaniu elementów z zarządzeniem żelaznym i ograniczenie ich liczby do minimum. Zmiany efektywnego wzmocnienia podczas stanów nieustalonych niskiej częstotliwości występują we wzmacniaczach ze stopniami wyjściowymi typu autopolaryzacji w klasie AB. No, i tutaj to jest ten układ z tą autopolaryzacją na oporniku. Wiecie, to tam spadek napięcia. To jest wyższe napięcie względem masy, dlatego to mamy minusowe napięcie. Ja to tłumaczyłem już kiedyś. Nie będę teraz tłumaczył tego tutaj. Piątym wymaganiem jest niska impedancja wyjściowa. Wymóg ten koncentruje się na uzyskaniu dobrej odpowiedzi częstotliwościowej i przejściowej z zespołów głośnikowych przez zapewnienie odpowiedniego tłumienia elektrycznego. Ruch membramy głośnika z ruchomą cewką jest ograniczony przez obciążenie powietrzem, sztywność i opór zawieszenia oraz tłumienie elektromagnetyczne. W przypadku głośnika obciążonego odgrodą. Może to być obudowa. Skuteczność rzadko przekracza 5-10%, a obciążenie powietrzem, które determinuje promieniowanie, nie jest duże. Aby uniknąć wysokiej częstotliwości rezonansowej basów, sztywność zawieszenia w głośnikach wysokiej klasy jest niska i oczywiście straty mocy w takim zawieszeniu nie mogą być duże, dlatego też w kontrolowaniu ruchu membrany jest ważne tłumienie elektromagnetyczne. Efekt ten jest proporcjonalny do prądu, który może być generowany w obwodzie cewki, a zatem proporcjonalny do całkowitej rezystancji obwodu. Maksymalne tłumienie zostanie osiągnięte przy efektywnym zwarciu cewki, stąd rezystancja wyjściowa wzmacniacza powinna być dużo mniejsza niż rezystancja cewki. No i po szóste odpowiednia rezerwa mocy. Realistyczne odtwarzanie muzyki orkiestrowej w przeciętnym pomieszczeniu wymaga mocy szczytowej rzędu 15 do 20 W. Gdy przetwornik elektro, elektroakustyczny jest głośnikiem z ruchomą cewką w tzw. Tak wielkiej odgrodzie obudowie zamkniętej, o normalnej efektywności. Użycie głośników z obudową tubową może zmniejszyć zapotrzebowanie na moc do około 10 W. To jest prawda, bo obudowy tubowe charakteryzują się wysoką efektywnością. Po prostu tuby dają plus 3 zawsze do efektywności. No tu przesadziłem, że tu tak rzuciłem sobie hasłem. Po prostu pokazuję Wam jedną, jeden z przykładów. Moc wyjściową rzędu 10-20 W można uzyskać na jeden z trzech sposobów. Znaczy pamiętajcie, że chodzi o 47 rok. Mianowicie za pomocą przeciwsobnych triot. Przeciwsobnych triod z ujemnym sprzężeniem zwrotnym lub przeciwsobnych tetrod z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Interesujące są istotne cechy tych metod. Przeciwsobne triody bez głębokiego negatywnego sprzężenia zwrotnego, u nas się mówi ujemnego, są podstawą współczesnego sprzętu wysokiej jakości. Ten typ stopnia wyjściowego ma szereg wad. Przy rozsądnej sprawności stopnia mocy tak zaprojektowanego, nie można doprowadzić do nieliniowości w stopniu mniejszym niż wynika to z około 2-3% zniekształceń harmonicznych. Charakterystyka wejściowa do wejściowej takiego stopnia jest krzywą stopniową, jak na tym rysunku. Przy tego rodzaju charakterystyce zniekształcenia zostaną wprowadzone na wszystkich poziomach sygnału i także intermodulacja składowych częstotliwości sygnału wystąpi na wszystkich poziomach. Intermodulacja o takiej charakterystyce jest bardzo duża i odpowiada za szorstkość i papkowatość, które charakteryzują wzmacniacze tego typu. Dodatkowo, dalsza nieliniowość i znaczna intermodulacja zostaną wprowadzone przez rdzeń transformatora głośnikowego. Jeśli impedancja obciążenia zostanie dobrana tak, by umożliwić maksymalną moc wyjściową, Stosunek impedancji obciążenia do rezystancji wyjściowej wzmacniacza będzie wynosił około 2, co jest niewystarczające do dobrego tłumienia głośników. Trudno jest uzyskać odpowiednią charakterystykę czystotliwościową we wzmacniaczu wielostopniowym tego typu, ponieważ wpływ wielu pojemności lamp oraz indukcyjności pierwotnej i rozproszonej transformatora wyjściowego staje się poważny na końcach pasma akustycznego. Zastosowanie ujemnego sprzężenia zwrotnego do triody w trybie pracy przeciwsobnej skutkuje mniej lub bardziej kompletnym rozwiązaniem opisanych powyżej wad. Sprzężenie zwrotne powinno być stosowane do całego wzmacniacza od wtórnego transformatora wyjściowego do stopnia wejściowego Ponieważ ta metoda koryguje zniekształcenia wprowadzane przez transformator wyjściowy i nie stwarza dodatkowych wymagań co do możliwości wyjściowych jakiegokolwiek stopnia wzmacniacza. Mamy tutaj o szczególnym. O, zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Żeby to było czytelne. Wiecie, co jest na rysunku, nie? Nie muszę tego tłumaczyć. Funkcjami ujemnego sprzężenia zwrotnego są. Po pierwsze, poprawa liniowości wzmacniacza i wpływu transformatora głośnikowego. Po drugie, poprawa pasma przenoszenia przez wzmacniacz i transformator głośnikowy. Po trzecie, redukcja przesunięcia fazowego we wzmacniaczu i przez transformator głośnikowy w zakresie przenoszonych częstotliwości akustycznych. Po czwarte, poprawa charakterystyki niskiej częstotliwości transformatora wyjściowego, w szczególności defektów wynikających z nieliniowej zależności między strumieniem a siłą magnetyczną. Po piąte, redukcja rezystancji wyjściowej wzmacniacza i szóste, zmniejszenie skutków przypadkowych zmian parametrów wzmacniacza i zmiany napięcia zasilania oraz wszelkich niepożądanych uszkodzeń. Układ tego typu jest w stanie spełnić najwyższe wymagania wierności w systemie reprodukcji dźwięku. Charakterystyka wejścia do wyjścia. Jak pokazano na rysunku, jest praktycznie prosta aż do maksymalnej mocy wyjściowej, kiedy gwałtownie zakrzywia się wraz z pojawieniem się prądu siatki w stopniu wyjściowym. Zniekształcenia nieliniowe można zredukować do stopnia reprezentującego mniej niż 0,1% zniekształceń harmonicznych bez słyszalnej intermodulacji. Pasmo przenoszenia całego wzmacniacza od wejścia do uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego może być liniowe, a zdolność przenoszenia mocy utrzymywana w zakresie znacznie szerszym niż wymagana do odtwarzania dźwięku. Opór wyjściowy dla określonych głośników i zależnego od tego tłumienia można zredukować do niewielkiej części impenacji cewki głośnika. Łatwo można wtedy uzyskać wynoszący 20 do 30 stosunek impenacji obciążenia do rezystancji wyjściowej. Czasami nazywany jest to współczynnikiem tłumienia, z angielskiego dumping factor. Tetrody mocy lub tetrody wiązkowe używane z ujemnym sprzężeniem zwrotnym z ostrożnością mogą pracować z wydajnością pośrodku pomiędzy pracą charakterystyczną dla triod z i bez sprzężenia zwrotnego. Korzyści wynikające ze stosowania tetrod to zwiększona sprawność energetyczna i niższe wymagania dotyczące napięcia zasilania. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że te trody nie wymagają takiego silnego napięcia sterującego siatki jak triody. To przy konstruowaniu wzmacniacza musicie wziąć pod uwagę, jakie jest napięcie sterujące. Właśnie tutaj była o tym mowa. Należy podkreślić, że charakterystyka stopnia mocy. Zależy wyłącznie od charakteru i ilości zastosowanego ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ciągle wracamy do tego elementu. Informacja zwrotna musi być skuteczna na wszystkich częstotliwościach w zakresie częstotliwości akustycznej, we wszystkich warunkach pracy. Jeśli jakość odtwarzanego dźwięku nie ma się zdegradować do poziomu zwykle związanego z tetrodami bez sprzężenia zwrotnego. Aby to osiągnąć, należy zachować dużą ostrożność przy projektowaniu i działaniu wzmacniacza, gdzie mogą wystąpić problemy takie jak brak stabilności i pasożytnicze oscylacje. Gdy sprzęt musi być zasilany z zasilaczy niskiego napięcia, jedynym wyborem jest stopień tetrodowy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Ale gdyby nie ograniczano zasilania, preferowane są triody ze względu na łatwość aplikacji i pewność wyników. Wybaczcie tę małą zawiechę, ale skończyła się bateria w smartfonie. Znowu był pełen, naładowany, i muszę niestety kończyć to. Jest podłączony pod zasilacz, ale bardzo niewygodnie się teraz filmuje. Wydaje się więc, że konstrukcja wzmacniacza do reprodukcji dźwięku, zapewniająca najwyższą możliwą wierność dźwięku, skoncentrowana winna być wokół stopnia wyjściowego rzędowego typu przeciwsobnego i powinna zawierać ujemne sprzężenie zwrotne. Na ilustracji widzicie właśnie wzmacniacz Williamsona w pierwszej wersji. Najbardziej odpowiednimi typami lamp do tej pracy są PX25 i KT66. Pamiętajcie, że jest to rok 1947. Spośród nich preferowana jest KT66, ponieważ jest to Bardziej nowoczesny typ pośrednio żarzonej napięciem 6,3V lampy, który uprości problem z zasilaniem grzejników. Połączenie tetrodowe ma charakterystykę niemal identyczną z tą PX25. I napięcie zasilania około 440V może nam dać moc wyjściową jakieś 15W na parę. Transformator głośnikowy. Transformator wyjściowy, u nas zwany transformatorem głośnikowym, jest prawdopodobnie najbardziej krytycznym elementem wzmacniacza wysokiej jakości. Nieprawidłowo zaprojektowany komponent może powodować zniekształcenia, które są często błędnie przepisywane części elektronicznej wzmacniacza. Zniekształcenia, wytwarzane bezpośrednio lub pośrednio przez transformator wyjściowy, można wymienić, jak następuje. Po pierwsze. Zniekształcenie częstotliwości spowodowane niską indukcyjnością uzwojenia, wysoką reaktancją rozproszoną i zjawiskiem rezonansu. Po drugie, zniekształcenie spowodowane przesunięciem fazowym, powstającym wtedy, gdy jest przykładane do transformatora ujemne sprzężenie zwrotne. Zwykle przyjmuje to postać oscylacji pasożytniczych spowodowanym przesunięciem fazowym, wytwarzanym w obszarze wysokiej częstotliwości. Oraz przez wysoką reaktancję rozproszoną albo indukcyjność rozproszoną. Tak się u nas mówi czasami. Następnie po trzecie. Gdy indukcyjność uzwojenia pierwotnego jest niewystarczająca, to rośnie intermodulacja i zniekształcenia harmoniczne w stopniu wyjściowym spowodowane przeciążeniem przy niskich częstotliwościach. Wynika to przede wszystkim ze zmniejszenia efektywnej impenacji obciążenia poniżej bezpiecznej granicy. Co skutkuje bardzo reaktancyjną naturą obciążenia wzmacniacza przy niskich częstotliwościach. Może to spowodować, że lampy będą wchodzić w zakres odcięcia, ponieważ elipsa obciążenia będzie miała tendencję do tworzenia kolistego kształtu. O czym ten człowiek mówi, nie? Mniej więcej o tym. To znajdziecie w książce Sykina. No, i po czwarte, zniekształcenia harmoniczne i intermodulacyjne powstały w wyniku nieliniowej zależności między strumieniem a siłą magnetyczną w materiale rdzenia. To zniekształcenie jest zawsze obecne, ale będzie znacznie większe, jeśli gęstość strumienia w rdzeniu przekroczy bezpieczną granicę. No, i po piąte, zniekształcenia harmoniczne spowodowane nadmierną rezystancją w uzwojeniu pierwotnym. Projekt rzeczywistego transformatora musi być kompromisem między tymi sprzecznymi wymaganiami. Tutaj mam fragment z rosyjskiej książki Sykina, i też ten problem był dosyć mocno poruszany. Jakie wymiary rdzenia, wybór nasycenia tego rdzenia i tak dalej, jak to przezwajać, jak układać To jest bardzo ważna rzecz. Taki transformator wyjściowy to nie jest problem na 5 minut. Przy niskiej częstotliwości FB, takiej, że reaktancja uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego jest równa rezystancji utworzonej przez opór obciążenia i równoległej rezystancji lampy dla prądu zmiennego, napięcie wyjściowe będzie o 3 dB niższe niż to przy średnich częstotliwościach. Przy częstotliwości 3 razy FB odpowiedź będzie dobrze zachowana. Reaktacja transformatora będzie wytwarzać tylko 20 stopni przesunięcia fazowego. No to tak mniej więcej można zilustrować. Podobnie na końcu pasma o wysokiej częstotliwości. Odpowiedź będzie niższa o 3 dB przy częstotliwości FT. Takiej, że reaktacja rozproszona jest równa sumie obciążenia i oporu lampy dla prądu przemiennego. Ponownie przy częstotliwości FT podzielone przez 3, odpowiedź będzie już dobrze utrzymana. Jeśli więc według powyższego opisu wymagany zakres częstotliwości we wzmacniaczu wynosi od 10 Hz do 20 kHz, to FB można przyjąć jako 3,3 Hz, a FT jako 60 kHz. Transformator, który ma spadki tylko 3 dB przy częstotliwościach tak szerokich jak te, byłby trudny do zaprojektowania dla niektórych warunków pracy, to górna granica może zostać zmniejszona, ponieważ zawartość energii dźwięku przy tych częstotliwościach nie jest zwykle wysoka. Czynnikiem ograniczającym będzie konieczność osiągnięcia stabilności, gdy na transformatorze zastosowane jest sprzężenie zwrotne to jest wzmocnienie pętli powinno być mniejsze od jedności przy częstotliwościach, których przesunięcie fazowe osiąga 180 stopni. Aby zilustrować tę procedurę, należy wziąć pod uwagę specyfikację transformatora wyjściowego łączącego dwie lampy w trybie przeciwsobnym typu KT66 z obciążeniem głośnikiem 15-omowym. Impedacja pierwotna transformatora wyniesie 10 000 ohmów. Tu mamy przekładnie. Efektywna rezystancja lampy dla prądu AC 2,5 kOhm. No tutaj powinno być. Czasami błędy się robi jednak. Literówki. Pasmo przenoszenia dla dolnych częstotliwości. W tym przypadku mamy dla równoległego połączenia obciążenia i rezystancji lampy mamy 2000 Ohmów. FB3,3 ,3 Hz przy pulsacji Omega B21 pasmo powinno być ze spadkiem 3 dB. Indukcyjność przyrostowa uzwojenia pierwotnego jest tutaj podana. Pasmo przenoszenia górnych częstotliwości. Suma obciążeń i rezystancji lampy dla prądu AC, czyli do impedancji lampy, to jest podana tutaj. Przy FT 60 kHz pulsacja powinna wynosić 376800 i pasmo powinno być ze spadkiem 3 dB dla tej częstotliwości. Indukcja rozproszona 33,2 mH. W celu spełnienia tych wymagań należy wykonać transformator o mocy 20 W, posiadający 10 sekcji pierwotnych i 8 sekcji wtórnych, wykorzystujący jeden z najlepszych gatunków materiału rdzenia. Dane dotyczące uzwojenia zostaną podane w załączniku. Znaczy to jest tłumaczenie tekstu, dlatego w załączniku. Jest rzeczywiście w tym tekście, zaraz Wam pokażę. Stosowny appendix. Ja też Wam to przetłumaczę z opisem transformatora. Podczas określania transformatora głośnikowego może wystąpić pewne zamieszanie, ponieważ pozorna indukcyjność uzwojeń będzie się znacznie różnić w zależności od metody pomiaru. Indukcyjność żelaznego elementu składowego rdzenia jest funkcją wzbudzenia, przy czym jej zmienność ma postać pokazaną na rysunku. Dokładny kształt krzywej jest zależny od charakterystyki magnesowania materiału rdzenia. Maksymalna indukcyjność odpowiadająca punktowi C występuje, gdy materiał rdzenia zbliża się do nasycenia i jest zwykle 4 do 6 razy więcej wartości niskiego wzbudzenia lub przyrostu w punkcie A. Co odpowiada wahaniu napięcia przy maksymalnej mocy wyjściowej przy 50 Hz w rejonie punktu B. Przy określaniu materiału, ważną wartością jest przyrostowa indukcyjność odpowiadająca punktowi A, ponieważ ta wartość określa charakterystykę częstotliwościową przy niskiej mocy wyjściowej. Przesunięcia fazowe. Zmniejszenie przesunięcia fazowego we wzmacniaczach, które mają pracować z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, ma pierwszorzędne znaczenie, ponieważ powoduje to niestabilność, jeżeli przesunięcie fazowe o 180 stopni wystąpi przy częstotliwości której wzmocnienie wektorowe wzmacniacza i obwodu sprzężenia zwrotnego jest większe od jednego. Wprowadzenie więcej niż jednego transformatora do ścieżki sprzężenia zwrotnego może spowodować problemy wynikające z niestabilności, ponieważ pożądane jest zastosowanie sprzężenia zwrotnego na transformatorze wyjściowym, reszta wzmacniacza powinna być sprzężona elementami RC. To jest sprzężenie transformatorowe. Mamy jeden transformator, mamy drugi transformator. A chodzi nam o to, żeby między tym układem a tymi lampami było sprzężenie rezystancyjno-pojemnościowe. Sprzężenie rezystancyjno-pojemnościowe mamy tutaj. Nie, to jest fonika oparta na Williamsonie. Tak, fonika zrobiła takie tylko Nie wiadomo, czy on wszedł do produkcji. Obwody alternatywne. Chociaż wzmacniacz może zawierać stopnie przeciwsobne, pożądane jest, aby wejście i wyjście było niesymetryczne i miało wspólny zacisk ziemienia. Aranżacja obwodów sugeruje to sama. Samad blokowy na rysunku przedstawia najprostszy układ obwodów. Lampy wyjściowe są poprzedzone rozdzielaczem fazy, który jest napędzany przez stopień wstępny. Tu mamy wstępny wzmacniacz. Przeprężenie zwrotne pobierane jest z uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego i dostarczone do katody lampy pierwszego stopnia. Ta aranżacja jest korzystna, ponieważ przesunięcie fazowe we wzmacniaczu można łatwo zredukować do niskiej wartości. Zawiera tylko minimalną liczbę bloków. Jednak takie rozplanowanie ma szereg wad, które czynią je niekorzystnymi. Napięcie wejściowe wymagane przez odwracacz fazy jest raczej większe niż można uzyskać z pierwszego stopnia do rozsądnych zniekształceń przy dostępnym napięciu nodowym, A dodatkowo odwracacz fazy pracuje na zbyt wysokim poziomie. Wzmocnienie obwodu jest niskie, nawet jeśli w pierwszym stopniu zastosuje się pentodę, a gdy do zacisków głośnikowych podłączy się zespół głośnikowy o niskiej impedancji. Spowoduje to niewystarczającą wartość napięcia sprzężenia zwrotnego. Dodanie stopnia sterującego, pracującego przeciwsobnie do poprzedniego układu, jak na rysunku, zapewnia rozwiązanie większości trudności. Każdy stopień działa wtedy dobrze w ramach swoich możliwości. Tu mamy ten dodatkowy stopień sterujący. Zwiększone przesunięcie fazowe, spowodowane dodatkowym wzmacniaczem, nie powoduje nadmiernych kłopotów pod warunkiem podjęcia odpowiednich środków ostrożności. Funkcję rozdzielacza fazy i przeciwsobnego stopnia sterującego można łączyć w samobalansujący się obwód parafazowy, zgodnie z układami przedstawionymi na rysunku. Siatka jednej lampy jest sterowana bezpośrednio z pierwszego stopnia, a druga jest sterowana z gałęzi oporowej między anodami lamp stopnia sterującego i już wam pokazuję rysunek. Ten układ stanowi dobrą alternatywę w stosunku do poprzedniego, gdy za wymaganie stawiamy sobie użycie jak najmniejszej ilości lamp. I to jest koniec pierwszej części artykułu. Use the minimum numbers of the valves. Dalej mamy details of chosen circuit and its performance. I to będzie za dwa tygodnie albo za miesiąc. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie odstrasza Was ta forma prezentacji. Tutaj głównie chodzi o treść. Starałem się to przetłumaczyć na język polski, na zdania, które czy tam nazwy elementów, które są w polskim języku używane. Chociaż czasami miałem wpadki typu rezystancja dla prądu przemiennego. Nie edytowałem jeszcze tego, nie sprawdzałem. Mam nadzieję, że do następnego odcinka uda mi się drugą część już. Sprawdzić, to się nazywa jak? Korekcja? No, korekcja. Dobra. Mam nadzieję, że ta, ta forma Was tutaj nie odstrasza, że pokazuję Wam te kartki czarno-białe zresztą. Myślę, że, że łatwiej się skupić tutaj w tym momencie na treści, którą chcę przekazać. Jak widzicie, po tej pierwszej części. Naprawdę dużo ciekawej informacji można było się dowiedzieć o samym wzmacniaczu i o metodach obliczenia takiego wzmacniacza. Co prawda, Williamson nie wyprowadził tutaj wszystkich obliczeń, też skrótowo tutaj ten wzmacniacz prezentował, ale w drugiej części przy poprawionym wzmacniaczu udzielił odpowiedzi na wiele pytań, które złożyli czytelnicy, że ta część jest ciekawiej opisana i dokładniej troszeczkę. No. Do następnego odcinka, więc.